Cześć! W tym filmie pokażę Tobie, jak rozwiercić wkładkę bębenkową zamka w drzwiach, czyli jak otworzyć drzwi bez klucza, gdybyś te klucze na przykład zgubił. Wkładkę bębenkową możemy rozwiercić w kilku miejscach, jednak ja sugeruję dolną część, ze względu na to, że znajdują się tam sprężynki, które stawiają najmniejszy opór. Za pomocą punktaka i młotka ustalamy centralnie miejsce naszego wiercenia. Dzięki temu wiertło nie będzie się ślizgać i nie uszkodzi drzwi oraz szyldu. Za pomocą wiertła do metalu 6 mm oraz wkrętarki stworzymy otwór, przez który wylecą wszystkie zastawki zabezpieczające. Przykładamy wiertło prostopadle do wkładki, dociskamy wkrętarkę i na początku wiercimy wolniej, a po chwili szybciej. Pamiętaj, aby chronić oczy. Załóż okulary ochronne. Gdy poczujesz, że wiertło nie przesuwa się dalej, zakończ wiercenie. Ewentualnie zaznacz na wiertle długość pióra klucza. Kilkukrotnie uderz młotkiem w bębenek wkładki bębenkowej, a wszystkie zastawki wylecą. Za pomocą płaskiego wkrętaka możesz otworzyć i zamknąć zamek bez żadnego problemu. To są wszystkie zastawki, tak zwane piny. Niektóre jeszcze są w środku, ale nie trzeba ich wyjmować. Pamiętaj, aby wymienić wkładkę bębenkową na nową. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik się Tobie przyda. Cześć!